Cześć, z tej strony Paweł. W dzisiejszym nagraniu obliczymy sobie iloraz dwóch liczb, które na pozór nie wyglądają bardzo sympatycznie, a tak naprawdę, które okazują się po skróceniu bardzo, bardzo łatwą liczbą. Do dzieła. Czym jest tak naprawdę iloraz? Iloraz jest to wynik dzielenia. Pamiętaj, tutaj w zadaniu twórcy poszli nam na rękę, poszli na rękę maturzystom, ponieważ nie napisali, napisz wynik ilorazu liczby A i B, i tyle, tylko przedstawili, że iloraz to jest tak naprawdę wynik dzielenia. Iloraz. Szybkie przypomnienie. A razy B to będzie tak naprawdę iloczyn. A A plus B to będzie suma. A minus B to jest różnica. Mam nadzieję, że to wiesz. Jeśli nie, no to tak naprawdę już po tym nagraniu będzie, mam nadzieję, że ta wiedza obecna w Twojej głowie. A my co tak naprawdę musimy teraz zrobić? My tak naprawdę wystarczy, że zapiszemy naszą liczbę A i B i zastanowimy się, jakie wzory moglibyśmy zastosować, aby ten wynik tak naprawdę był przedstawiony. 2 i 4 razy 10 do minus 20. Pamiętaj, że jeśli masz A razy E przez g razy h, to możesz tak naprawdę iloczynów przedstawić w dowolny sposób. Może to być a na g razy e na h, może to być a na h razy e na g, możesz to sobie rozdzielać według Twoich potrzeb. W naszym przypadku my nie będziemy tu kombinować, ale przedstawimy sobie to jako iloczyn dwóch ilorazów. 3 i 6 podzielić na 2 i 4, nawet na kalkulatorze to jest 1,5. Razy ile? I zauważ, mamy tutaj wzór. A do n przez a do m to jest a do n odjąć m. Czyli mamy 10 do minus 12 odjąć minus 20. Czyli mamy 1,5 razy 10 minus 12 plus 20. Czyli mamy 1,5 razy 10, do której? Do potęgi 8. Czyli to jest tak naprawdę nasz wynik. Taki wynik jest przedstawiony w podpunkcie C, czyli w taki sposób byśmy na maturze w 2018 roku zdobyli ile? 1 punkt, czyli 2%. Dla niektórych to jest mało, ale tak naprawdę osobiście spotkałem się z kilkoma przypadkami, w których uczniowie niestety zdobywali po 28% i musieli pisać jeszcze raz maturę, ponieważ zabrakło im tego jednego punktu. Pamiętaj, iloraz wynik dzielenia, iloczyn wynik mnożenia, suma wynik dodawania, no i różnica wynik odejmowania. Wielkie dzięki za Twoją uwagę. Jeśli chcesz, abym pomógł Tobie przygotować się do matury, zasubskrybuj ten kanał i pozostań na bieżąco z materiałami, które publikuję tutaj oraz na Facebooku, do którego link jest w opisie. Wielkie dzięki, cześć!